Niecałe 2 tygodnie po wyłonieniu firmy, która miała zająć się uprzątnięciem zgliszczy po ubiegłorocznym pożarze promenady w Trzebieży, na teren ten wjechał sprzęt ciężki. Wykonawcą został Transtech, spółka należąca do grupy Azoty Police. Za realizację zadania zaproponowała najniższą kwotę 67 tysięcy złotych. W tej chwili pracują 2 spycharko-ładowarki i 10-osobowa brygada ludzi. Użyczenie tego sprzętu tutaj do tych prac nie wpływa bezpośrednio na pracę firmy Transtech. Prace przebiegają w tej chwili płynnie. Mamy nadzieję skończyć je w założonym przez nas terminie. Do przetargu na oczyszczenie tego terenu stanęły łącznie 4 firmy. Transtech w ramach pomocy, o której prezes grupy Azoty Police mówił zaraz po tragedii, zaproponował o wiele niższą stawkę niż konkurenci. Propozycje pozostałych to 82 tysiące, 130 tysięcy i 150 tysięcy złotych. Niska cena Transtechu wynika z kalkulacji po minimalnych kosztach, obejmującej m.in. utylizację zgliszczy. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police wraz tutaj z naszą spółką Transtech zaczęło pracować. No i zaczynamy robić porządki. Pogoda jest sprzyjająca i myślimy to jak najszybciej zakończyć, żeby przywrócić do użytkowania tą promenadę, żeby można było już zacząć przy niej pracować. Wiadomo, że nie uda się odbudować promenady przed tegorocznym sezonem. Gmina Police otrzymała pierwsze pieniądze z ubezpieczenia, to 1 300 000 zł. Promenada była ubezpieczona na prawie 3 miliony. W tej sprawie trwają jeszcze negocjacje. Jest też zbyt wcześnie, by oszacować koszt odbudowy. Wiadomo jednak, kiedy Transtech odda wyczyszczony już teren. Myślę, że termin 28 lutego, termin jakby krańcowy zakończenia tych prac naszym zdaniem jest niezagrożony. Tu jeszcze poproszono został Urząd Morski celem, żeby to usprawnić, żeby nie było żadnych kolizji na tej trasie gmina, Urząd Morski, wykonawca, także wszystko jest na bieżąco koordynowane. Lubiany przez mieszkańców Trzebieży i turystów deptak spłonął pod koniec listopada ubiegłego roku. Sprawcy zostali szybko zatrzymani. Przyznali się do winy. 2 młodzi mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. Strażacy z Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Police uroczyście pożegnali wieloletniego pracownika, kolegę Kazimierza Prokopczyka. Po 40 latach pracy przyszedł czas na zasłużoną emeryturę. Prywatnie to mąż, ojciec i dziadek. I temu ostatniemu wyzwaniu, Kazimierzu, będziesz mógł teraz bez problemu się oddać. Kazimierz Prokopczyk jest absolwentem pierwszego rocznika Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, którą ukończył w 1975 roku. Rok później rozpoczął swoją przygodę zawodową ze Strażą Zakładową. W latach 1987-1991 i 2005-2015 pełnił funkcję komendanta. Dwie takie myśli się nasuwają. Jakaś nostalgia, oczywiście to już trzeba zmienić swój sposób życia, a jednocześnie wdzięczność, no i opatrzności być może, że 40 lat udało się, powiedzmy, wiele zrobić dla po prostu utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa. Podczas pracy zawodowej Kazimierz Prokopczyk niejednokrotnie wykazywał się swoją fachowością. Jego rozwiązania w zakresie podtrzymania bezpieczeństwa przy pracy z ciężką chemią do dziś są realizowane. Myślę, że na pewno całkowicie od tej swojej jakiejś doświadczenia nabytego nie odejdę pewnie, ale w mniejszym może zakresie. No także mam jakąś swoją pasję, są wnuki, wnuczki. No, trzeba, jeżeli póki zdrowie jest, a jeszcze jest, trzeba też to wykorzystać i pomóc innym. Pan Kazimierz przez 40 lat związany był z Zakładową Strażą Pożarną. Imponujący staż pracy, fachowość i sumienne podejście do wykonywanych obowiązków to filary, o których będą pamiętać jego młodsi koledzy. W tym roku pierwsi absolwenci kierunku Technik Technologii Chemicznej w Zespole Szkół w Policach będą mogli znaleźć zatrudnienie w Grupie Azoty Police. Kierunek powstał dzięki współpracy szkoły i spółki. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w 2015 roku. To, co się zadziało kilka lat temu, czyli umowa podpisana ze Szkołą Białą, wreszcie się wydarzy, tak, i przyjmiemy już pracowników z naszej szkoły, Polickiej Szkoły Białej.
Podpisane 5 lat temu porozumienie było pierwszym krokiem w kierunku zatrzymania w regionie najzdolniejszej młodzieży. W pierwszym roku naukę rozpoczęło 9 uczniów. Przygotowano dla nich doskonałe warunki, nowe sale, laboratoria i możliwość korzystania z zajęć na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ponadto zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra nauczycielska. W 2018 roku Grupa Azoty Police podpisała kolejne porozumienia o współpracy. Jako Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police list intencyjny i umowę z powiatem polickim dotyczącym kształcenia w kierunku technik technologii chemicznej i operator urządzeń przemysłu chemicznego. Liczymy na to, że ten rok 19 będzie takim przełomowym i tutaj ta współpraca będzie bardziej taka optymalna, tak i efektywna. Kształcenie branżowe to nowy kierunek oświaty, która zmierza do zbudowania systemu korzystnego dla rynku pracy. Niewykluczone, że od przyszłego roku szkolnego w Polickim Zespole Szkół powstanie szkoła branżowa pierwszego stopnia, kształcąca w kierunku operator urządzeń przemysłu chemicznego. Potrzeby mamy bardzo duże, ponieważ corocznie w Grupie Azoty, w Zakładach Chemicznych Police, ale też w całej Grupie Kapitałowej Police odchodzi ponad 100 pracowników na emerytury, na renty. Więc tutaj szukamy takich kandydatów do pracy, którzy są przygotowani merytorycznie do pracy w chemii. Partnerskie umowy dają uczniom możliwość poznania pracy zawodowej jeszcze przed podjęciem decyzji o przyszłej ścieżce kariery. W 2018 roku Grupa Azoty Police podpisała podobne porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Szczecinie. Do 2021 roku Grupa Azoty Police będzie sprowadzać niskokadmowe fosforyty z Senegalu. 5 lutego prezesi Wojciech Wardacki i Włodzimierz Zasadzki podpisali trójstronną umowę ze szwajcarską spółką Ameropa sprzedającą surowiec i spółką Somiwa, która zajmuje się wydobyciem. Całkowita wartość umowy jest szacowana na 64 miliony dolarów. Niskokadmowy fosforyt to podstawowy surowiec do produkcji nawozów wieloskładnikowych, w tym niskokadmowych. Dotychczasowe zapotrzebowanie na taki produkt wynikało ze specyficznych wymagań niektórych odbiorców, na przykład skandynawskich. Skala produkcji takich nawozów stanowiła niewielki udział w całości. Jednakże w związku z możliwymi zmianami w prawodawstwie Unii Europejskiej, policka spółka zabezpieczyła pozyskanie długoterminowego dostawcy tego typu surowca. Podpisanie kontraktu gwarantuje Grupie Azoty Police dostawy fosforytów ze stabilnego źródła o zweryfikowanej jakości. Somiwa S.A. od 2011 roku posiada 25-letnią koncesję, a od 2015 dostarcza fosforyty klientom w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej i Południowej. To druga duża umowa na zakup strategicznych surowców podpisana w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia policka spółka na pół roku zapewniła dostawę soli potasowej od białoruskiego dostawcy. Szacunkowa wartość umowy wynosi 130 milionów złotych.